tvpodkarpacie.pl. Siatkarze TSV Mansard Transgaz Travel Sanok zameldowali się w piątej rundzie rozgrywek Pucharu Polski. Awans jest efektem wyeliminowania w pięknym stylu ekipy klubu sportowego AGH Kraków. Duży wpływ na przebieg spotkania, a przede wszystkim na morale drużyny, miała końcówka pierwszej partii. Sanoczanie przegrywali już 20-24, by najpierw doprowadzić do remisu, a następnie na przewagi zwyciężyć 28-26. W 24-24 Sanoczanie wracają do gry partii glada. No i czekamy na rozszyn 28-26. Pierwszą partię z dalekiej podróży wygrywają Sanoczanie. Co tu dużo mówić, było gorąco. Ale po tym właśnie się poznaje dobrą drużynę, drużynę z charakterem, że po prostu taką stratę potrafi odrobić i wyjść zwycięsko w tym secie. W pierwszym secie nie szła nam ta gra, znaczy nie szła. Nie szła nam tak, jak byśmy chcieli i traciliśmy ciągle ileś tam punktów. No i rzeczywiście mogło być tak, że po tej serii punktów, którą AGH stracił w pierwszym secie pod koniec, sprawiło, że już potem w meczu nie mogli odnaleźć swojego rytmu i dzięki temu przycisnęliśmy ich i wygraliśmy ten mecz. Nie wiem, czy to był decydujący cycy moment. Myślę, że nie, ponieważ zespół Sanoka naprawdę dzisiaj grał dobrą siatkówkę. Przede wszystkim bardzo dużą presję wywierali na zagrywce i to był ten taki kluczowy element. Do tego bardzo mała ilość błędów własnych. W drugim secie bodajże oddali jeden punkt nam własnym błędem. Więc po prostu absolutnie zwycięstwo zasłużone. Tutaj nie ma co mówić, że to był jakiś tam przełomowy moment. Faktem ten pierwszy set powinniśmy dowieść do końca. Nie udało się. No, była szansa zacząć dobrze drugi set. No, nie daliśmy rady skrzydeł w dzisiejszym rozwinąć. Tak jak powiedziałem, no, w dzisiejszym zespół Sanoka naprawdę zagrał bardzo dobrą siatkówkę i ciężko ich było w dzisiejszym gryźć. Źle weszliśmy w ten mecz, byliśmy tacy rozkojarzeni. Zespół z AGH rozpoczął rozgrzewkę pół godziny wcześniej, zrobił sobie taki mini trening i było widać, że wyszli bardzo już tacy pobudzeni, a my byliśmy tacy troszkę ospali na początku pierwszego seta. Na szczęście końcówka seta, seria zagrywek Łaby doprowadziła do wyrównania po 24 i później wygrana na przewagi na pewno dodała nam skrzydeł. Uwierzyliśmy, że to już ten mecz będzie pod naszą kontrolą i rzeczywiście tak było. Pojedynek z Krakowem był po trosze rewanżem za mecz drugiej kolejki rozgrywek ligowych. Na początku października to bowiem goście cieszyli się ze zwycięstwa po wygranej w tiebreaku. Na pewno chcieliśmy zrobić wszystko, żeby wygrać. Wiadomo, jak zwycięstwa budują morale. I nie ma znaczenia, czy to jest mecz ligowy, czy to jest mecz pucharowy.
Wyszliśmy z nastawieniem, żeby tu na pewno dzisiaj wygrać. Doskonale znamy się z drużyną AGH, to już jest bodajże piąte nasze spotkanie w tym sezonie. Te mecze były bardzo zacięte do tej pory i cieszę się, że akurat ten mecz zakończył się w trzech setach, bo no mamy w perspektywie ten mecz sobotni z Hajnówką i wiadomo, że to będzie również bardzo istotne spotkanie. Także mamy na pewno ogromną satysfakcję, że zrewanżowaliśmy się zespołowi AGH za porażkę w drugiej rundzie. Myślę, że chcieliśmy się na pewno dobrze pokazać przed kibicami i pokazać, że ta przegrana 3-2 to był wypadek przy pracy. Bo... Bardzo udany debiut w pucharowej potyczce zaliczył Jakub Zmarz. Świetnie atakował ze środka, ale przede wszystkim niszczył rywali silną i trudną zagrywką. Rzeczywiście fajnie dzisiaj to wszystko się działo. Oby tak dalej. No, ciężko trenujemy, żeby wszystko jak najlepiej grało, więc... Myślę, że to jest dobry prognostyk co do przyszłości. Cieszę się ogromnie na pewno z udanego debiutu Kuby Zmarza, który dzisiaj zagrał kapitalne zawody. Zagrywką, to co wyprawiał, to chyba wszyscy my byliśmy zaskoczeni. Także cieszę się ogromnie, bo to jego pierwszy występ w pełnym zakresie i cieszę się, że świetnie tą okazję wykorzystał. W sobotę SKS Hajnówka, rywal jak najbardziej w waszym zasięgu. Fajnie, że dzisiaj tutaj nie było jakiegoś pięciozdrowego horloru. Dzięki temu mamy szansę odpocząć i przygotować się do meczu ligowego w sobotę właśnie z Hajnówką. Oczywiście przygotowujemy się na zwycięstwo, to jest nasz jedyny cel i chcemy to wygrać pewnie za 3 punkty. W kolejnej rundzie pucharowych rozgrywek sanoczanie podejmować będą ekipę KPS-u Siedlce, drużyny, która aktualnie zajmuje 3. miejsce w pierwszoligowych zmaganiach. Mecz zaplanowany jest na 30 listopada. Kolejne ligowe emocje, jak już wspominaliśmy, 19 listopada. Drużyna TSV gra we własnej hali z SKS-em Hajnówka. TV Podkarpacie.pl